Panie marszałku, panowie ministrowie, Wysoka Izbo. Po źle ocenionych przez wyborców w czasach panowania koalicji PO-PSL, rząd Prawa i Sprawiedliwości, odbudowując polską państwowość, otoczył opieką zaniedbany w wielu zakresach sektor rynku pracy oraz podejmuje skuteczne działania na rzecz rozwoju polskiej gospodarki. 2016 rok to był dobry rok na polskim rynku pracy. Rozpoczęty od ponad 1,5 miliona osób bezrobotnych, zakończony został z liczbą o 200 tysięcy mniejszą i stopą bezrobocia wynoszącą 8,2% punktu procentowego. To najlepszy wynik od 25 lat. Jednocześnie do urzędów pracy zgłoszono w zeszłym roku prawie 1,5 miliona ofert pracy. To też kolejny rekord. Sytuacja to po części wynik wpływu koniunktury zewnętrznej, ale bez szczególnej aktywności rządu, zaangażowanych środków finansowych, na pewno nie mielibyśmy tak wspaniałego sukcesu. Aktualne wskaźniki aktywności zawodowej i zatrudnienia w Polsce w znaczący sposób poprawiły się w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej. Dzięki podjętym w 2016 roku decyzjom minimalne wynagrodzenie od nowego roku wynosi 2000 zł. Po raz pierwszy zadbano także o tych, którzy pracują na umowach cywilnoprawnych. Od 1 stycznia obowiązuje stawka 13 zł za godzinę. Podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT to niższe podatki dla ponad 3 milionów najmniej zarabiających obywateli. Rząd wspiera pracodawców, aby chcieli zatrudniać nowych pracowników i zachęca ich, by zatrudniali pracowników na umowę o pracę, nie zostawiali ich w szarej strefie. Środki na walkę z bezrobociem są lepiej wykorzystywane, kierowane tam, gdzie są naprawdę potrzebne. Pragnę przy tym podkreślić poprawę aktywizacji zawodowej bezrobotnych. W ubiegłym roku nastąpił znaczny wzrost liczby zaktywizowanych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości buduje gospodarkę opartą na solidarności i dlatego jego polityka zmierza do równomiernego rozwoju wszystkich regionów kraju. Od początku kadencji spadła różnica pomiędzy stopą bezrobocia w najbardziej i najmniej dotkniętych nim województwach. Założenie odbudowy polskiej gospodarki opiera się na idei patriotyzmu gospodarczego. Wdrażane działania zakładają m.in. wsparcie rozwoju firm, także działania na rzecz zwiększenia inwestycji, nakładów na innowacje. Proponuje się ułatwienia dla przedsiębiorców. Wprowadzając nową politykę w zakresie rozwoju gospodarczego kraju, rząd przedstawił plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, tak zwany plan wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Wcześniej podjętymi decyzjami 1 stycznia weszła w życie ustawa deregulacyjna. To oszczędności dla przedsiębiorców oraz wprowadzenie chroniącej ich działalność przed skutkami zmian interpretacji przepisów prawa skarbowego, klauzuli pewności prawa. Ogłoszona została konstytucja dla biznesu, drugi etap reformy polskiego prawa dla ułatwienia prowadzenia biznesu w Polsce oraz pakiet 100 zmian dla firm. Obniżony został podatek CIT dla małych firm do 15%. Będzie mogło z niego skorzystać blisko 400 tysięcy firm, czyli około 90% podatników CIT. Rozpoczęto proces repolonizacji sektora bankowego oraz skuteczną obronę polskich interesów gospodarczych za granicą. Tutaj interwencja pana wicepremiera Morawieckiego w sprawie Ursusa. Bardzo istotne jest to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości stawia na inwestycje, innowacje, eksport, wysoko przetworzone produkty, a nie na kredyt i na konsumpcję. Bardzo ważne dla rozwoju gospodarczego jest zdecydowane przyspieszenie wykorzystania funduszy europejskich perspektywy 2014-2020. Dziękując za podjęte już dobre dla narodu polskiego projekty, czekając na kolejne, mam pytanie do ministra Jerzego Kwiecińskiego dotyczące możliwości zmiany prawa, między innymi ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów leśnych, rolnych i leśnych w kierunku zniesienia zapisów o obowiązku wyłączenia z produkcji użytków rolnych w granicach specjalnych stref ekonomicznych i stref aktywności gospodarczej. Chodzi konkretnie o zapisy nakładające obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych za odrolnienie gruntów, znacząco podwyższające koszty związane z przekształceniem ich w tereny budowlane i tym samym niekorzystnie oddziałujące na klimat inwestycyjny w strefie aktywności gospodarczej, zwykle wschodnich regionów kraju o niższej, niezawinionej atrakcyjności
komunikacyjnej i inwestycyjnej, takich jak na przykład teren miasta Zamościa. Mając na uwadze zrównoważony rozwój wszystkich regionów Polski, uważam, że obecne zapisy negatywnie wpływają na konkurencyjność wyżej wymienionych regionów, co z konsekwencji powoduje spowolnienie gospodarcze na ich terenie. I ostatnie pytanie, panie marszałku. Proszę o ocenę stopnia wykorzystania funduszy europejskich przez samorządy wojewódzkie, ocenę ich wpływu na kształtowanie rozwoju gospodarczego kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie.